Mieszkańcy ulicy Warszawskiej w Kępnie pragną zmiany sposobu wykonania nawierzchni przed mającą ruszyć za kilka tygodni w tej części miasta modernizacji. Zamiast planowanej kostki granitowej chcą położenia zwykłego asfaltu. Ponad 120 osób podpisało petycję, z którą zwrócili się w tej sprawie do burmistrza miasta i gminy oraz radnych. Czy zostaną wysłuchani? Zgodnie z projektem, o którego zakresie i treści mieszkańcy dowiedzieli się dopiero po zatwierdzeniu jego realizacji, nawierzchnia na odcinku ulicy Warszawskiej ma zostać wykonana z kostki granitowej. Władze miasta stoją na stanowisku utrzymanie lub odtworzenia historycznych nawierzchni na obszarze inwestycji w nawiązaniu do innych już wykonanych nawierzchni w obrębie miasta i utrzymania jednolitego charakteru ulic stanowiących wylot z rynku. Jak mówią zainteresowani mieszkańcy, taki projekt nie podlegał żadnym konsultacjom z mieszkańcami miasta, zwłaszcza właścicielami nieruchomości położonych w obrębie planowanych prac. Obszar ulicy Warszawskiej na odcinku od rynku do ulicy Strumykowej jest obszarem ciasnej zabudowy starymi kamienicami. Są to domy niejednokrotnie odrestaurowane w ostatnich latach celem ich zabezpieczenia przed zniszczeniem. Zamiar odtworzenia historycznej nawierzchni na takim odcinku ulicy jest nieadekwatny do obecnych realiów związanych ze wzrostem mechanicznych środków komunikacji, twierdzą mieszkańcy. Efektem planowanej inwestycji będzie znaczny wzrost hałasu, powstanie wibracji powołujących pękanie tak słabych z uwagi na wiek kamienic czy utrudnienia w poruszaniu się szczególnie kobiet, osób starszych lub niepełnosprawnych po granitowych chodnikach, mówi właściciel jednej z kamienic na ulicy Warszawskiej Marek Adamski. Jutro będzie sesja, na którą chciałbym wszystkich zaprosić, mieszkańców, żeby powiedzieli swoje po prostu racje, co ma być, i prosić pana burmistrza, niech jednak nie robi tej kostki, bo jest to dla mieszkańców gehenna. Grozi to przede wszystkim, tak jak widać, na tych wszelkich rodzajach budynkach, grozi to po prostu katastrofą budowlaną. Wysłaliśmy też skargę do wojewody i do konserwatora w Poznaniu. Wysłaliśmy także do prokuratury, która nie zajęła się sprawą i po prostu czekamy na dalszą reakcję, ale jako mieszkańcy chcielibyśmy mieć spokój, jeszcze raz spokój i nic więcej jak spokój. Na całym świecie, nawet w takich miejscach jak piramidy, Koloseum, Wawel, Jasna Góra, jest asfalt. Wszędzie, żeby dojechać tam, gdzie jest ruch, gdzie jest duży ruch, a zwłaszcza tutaj, jak kilka tysięcy samochodów dziennie przejeżdża. Ludzie przechodzą sobie jak chcą, prawo, lewo, bo to im pasuje. W rynku kępińskim jest mnóstwo sklepów, mnóstwo przyjeżdża samochodów, co jest też dużym plusem dla gminy, bo otrzymują pieniążki za w sumie parkowanie. Więc cały świat robi asfalt po to, żeby nie było mikrowstrząsów i żeby budynki stały, zwłaszcza takie stare jak Koloseum czy piramidy. Niestety w naszym miasteczku odwraca się ten proces po to tylko i wyłącznie, nie wiem, żeby dać pracę może jakiemuś lobby granitowo-brukarskiemu, czy może dla jakiejś innej sposób. Dlatego jako mieszkańcy chcemy po prostu mieć spokój i chcemy po prostu normalnie żyć. A oprócz tego, że chcecie mieć spokój jako mieszkańcy, to ta kostka może spowodować, że będzie miała ona wpływ na właśnie na te budynki, tak? Właśnie, będzie miała bardzo duży wpływ, bo już mówię, w latach 60. ówcześni biegli stwierdzili jednoznacznie, że pękają budynki w rynku, ponieważ jest zbyt duży ruch i istniejąca wtedy kostka brukowa powodowała to wszystko. Dlatego na koszt państwa, czyli budynek mój, byłego hotelu i inne jeszcze, skręcono śrubami, to oczywiście były bardzo duże koszty, a żeby zapobiec wszelkiego rodzaju drganiom, wzięto, po prostu zalano to asfaltem, tak jak robi cały cywilizowany świat. Podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej mieszkańcy ulic, na których planowana jest modernizacja, osobiście kolejny raz chcą prosić władze miasta i radnych o zmianę koncepcji. Jaka będzie decyzja w tej sprawie? Czy głos mieszkańców będzie wzięty pod uwagę?